Cześć, taka sytuacja. Dziedziniec kultury, Das Audio, Sara, kobieta oraz subbasy. Te mniejsze to są subbasy Sara Sub. Osiemnastka z przodu. Czternastka czy piętnastka z tyłu. Kardioidalne subbasy w każdym razie. Tutaj mamy trzy osiemnastki, dwie w przód, jedna w tył. I Paweł Berbecki z supportu z firmy Konzbud pokaże nam, jakie są możliwości zarządzania systemem z poziomu aplikacji Alma. Paweł, czyń powinności. Tak, witam wszystkich. Pokażę w takim skrócie oczywiście, jak wygląda zarządzanie aplikacją Alma, czyli aplikacją dedykowaną do zarządzania sterowaniem systemami DAS Audio. Aplikacja myślę, że jest dosyć prosta, aczkolwiek wymaga ułożenia sobie takiego workflowu, w jaki sposób należy kolejno postępować. Czyli zaczynamy od stworzenia nowego projektu. Tutaj będę bazował już na tym konkretnym projekcie, który mamy. Znaczy, powiedzmy sobie jedno, że aplikacja będzie działać w momencie podłączenia systemu. Tak, wtedy zobaczymy na pewno wszystkie opcje. Oczywiście wcześniej można stworzyć wstępny projekt, mam na myśli konfigurację, czyli ilość poszczególnych zestawów głośnikowych, przypisać je do konkretnych grup funkcjonalnych, przypisać im już z góry konkretne ID, bo każdy zestaw głośnikowy ma swoje unikalne ID. No właśnie, czy ID ustawiamy w komputerze, czy w zestawie głośnikowym, w DSP? ID ustawiamy w DSP, czyli w każdym zestawie głośnikowym oddzielnie. I potem ID aplikacja jest w stanie zidentyfikować, która paczka jest gdzie. Czyli znając ID paczek, możemy w łatwy sposób skonfigurować sobie system wcześniej. Tak, oczywiście. Oczywiście wymaga to jeszcze później poprawnego powieszenia tego systemu. Oczywiście. Tak. Więc przejdźmy tutaj do edycji tego projektu. Jeszcze powiedzmy może o tym, że trzeba skonfigurować interfejs wejściowy, sieciowy aplikacji. Okej. Na początek należy wejść do ustawień, skonfigurować sobie parę elementów, jak na przykład automatyczne sejwowanie co 30 sekund. No, wiadomo, przydaje się to w różnych sytuacjach. A automatyczne aktualizacje? Pojawiają się podczas uruchamiania programu, jeżeli jesteśmy podpięci do internetu. Też powiedzmy, że w momencie, jak sobie zaktualizujemy aplikację, to musimy również zaktualizować DSP paczek. Tak, jeżeli jest aktualizacja do DSP paczek. Bo oczywiście nie róbmy tego przed jobem. Póki co nie mam jeszcze doświadczenia w tym temacie, a przynajmniej nie mam na pewno tego negatywnego doświadczenia. Aktualizowaliśmy dopiero raz i wszystko powiodło się tutaj bezproblemowo. Oczywiście w zależności od regionu można tutaj ustawić sobie jednostki. Ważne jest w tej opcji Communications wybranie odpowiedniego interfejsu sieciowego. W tym wypadku będzie to interfejs Ethernet. Jeżeli mamy więcej interfejsów, no to wiadomo, pojawi się ich tutaj więcej, ale domyślnie program tak jakby nie przypisuje nam żadnego interfejsu. Więc to należy sobie samodzielnie wyklikać. I jeszcze możemy tutaj wybrać sobie opcje, które chcemy mieć dostępne z poziomu show mode, czyli tego trybu pracy podczas koncertu.
Wiadomo, on jest taki stworzony dla bezpieczeństwa, żeby do pewnych opcji nie mieć dostępu i sobie przypadkiem nie zaszkodzić. Jeżeli wszystko jest skonfigurowane, ok, przechodzimy tutaj do trybu edycji. W trybie edycji możemy sobie zdefiniować kilka stref, tudzież kilka elementów systemu. Jeszcze pokażmy może, gdzie się dodaje poszczególne elementy systemu. To właśnie tu. A, okej. Okay. Mhm. Tak. Poszczególne elementy systemu przypisujemy po prostu do w tym wypadku do stref. To są takie, powiedzmy, grupy funkcjonalne. No my mamy tutaj lewo, prawo i różne grupy, strefy z subami. I do tych stref tutaj po prawej stronie w tym momencie mam przypisane 6 elementów SARA 100. Po drugiej stronie, czyli po prawej, jest analogicznie. Widać chociażby tutaj, że zmienia się nam ID, zmienia się IP poszczególnych paczek, bo one też w tym momencie są przypisane na stałe. No i ewentualnie jakieś informacje takie diagnostyczne, jak na przykład właśnie wersja firmware. No i czy jesteśmy połączeni aktualnie z daną paczką. No ale jeżeli tu się pokazują nam te ID i IP, no to znaczy, że jesteśmy połączeni. I analogicznie w przypadku subów. Możemy sobie stworzyć na przykład też oczywiście nową strefę. No jest to podzielone na różne rodzaje, typy elementów, które możemy dodać. Czyli mamy w tym grono. Wypadku, tak, grono, sub array, czy jakiś cluster z subami. No i są jeszcze różne inne urządzenia, z których tutaj w tym momencie nie możemy skorzystać. Tak, po wyborze danego elementu możemy określić jeszcze jego jakąś grupę funkcjonalną, czy będzie to grono główne, outfill, delay, czy jakiś, jakaś tam pojedyncza paczka. W momencie, jak sobie stworzymy grupy, możemy przypisać im konkretne paczki, konkretne zestawy głośnikowe. SERA 80? Tak. A nie wiedziałem, że jest. Bo jeszcze nie ma. Okej. Jeszcze nie ma tak jakby w sprzedaży, ale wiadomo, że ten model jest projektowany i już niebawem się pokaże. Możemy wybrać po prostu ilość tych elementów i dodać je tak jakby do tej grupy. To jest, tak wykorzystujemy tą tutaj bibliotekę. Możemy też to zrobić tak jakby w czasie rzeczywistym, czyli jeżeli sobie przeskanujemy w tym momencie sieć, on wykryje wszystkie urządzenia, które są w sieci i możemy je tu po prostu dodać, tak jakby do danej grupy. A jeszcze jedno pytanie, bo DAS przygotował stację dystrybucji sygnału i prądu do tego systemu. Czy on jest przeźroczysty, czy on jest widoczny jako element składowy systemu? Nie jest widoczny, no bo tutaj nie ma możliwości tak jakby sterowania nim zupełnie. To jest takie dosyć proste urządzenie. Na zasadzie switcha po prostu. Tak, dystrybucja, wiadomo, prądu i switch oraz interfejs wejściowy, żeby wejść z sygnałami analogowymi po XLR-ze. I te sygnały oczywiście są tam później konwertowane i przesyłane skrętką, dzięki czemu po jednej skręce przesyłamy zarówno audio, jak i sterowanie. Ok. W momencie, kiedy już tutaj połączymy się z tymi elementami, zidentyfikujemy je, możemy sobie wyjść z trybu edycji i przejść do tych naszych stworzonych stref. No w tym momencie mam jedną aktywną strefę,
czyli tą, którą stworzyliśmy wcześniej. Klikając w nią, przechodzimy do poszczególnych elementów systemu, czyli to, co tam wcześniej mieliśmy. Grupy funkcjonalne. Tu są tylko takie podstawowe oczywiście elementy, jak na przykład delay, gain, mute i solo. Są też oczywiście wskaźniki. Można przypisać dany element do jakiejś grupy funkcjonalnej po to, żeby zmieniając jeden parametr zmieniały się we wszystkich tych elementach. Tak? Czyli górne elementy, tak, żeby grały trochę więcej górą, dolne, żeby oszczędzić. Tak, albo po prostu, jeżeli chcemy sobie ustawić poziomy, no to tutaj klikniemy na jednym, no to zmieni się też na drugim, bo są w tej samej grupie funkcjonalnej, okay, więc nie musimy klikać kilka razy. W momencie, kiedy chcemy przejść do reszty parametrów, klikamy tutaj w ikonkę. W tym momencie tak. System Alma jest jak Shrek. Ma warstwy. Podobno cztery. Cztery warstwy edycji. Podobno cztery. Mamy kilka możliwości tutaj modyfikacji czy też programowania tego procesora DSP. Oczywiście poza podstawowym PQ, tak, czyli korektorem parametrycznym, w tym wypadku 10-pasmowym, mamy też takie szybkie ustawienia balansu, array balance high i array balance low, no tak, żeby tutaj złapać proporcje, poziomy w zakresie balansu tonalnego. Mamy też high pass filter z dedykowanymi tutaj ustawieniami. W wypadku modelu Sara 100, no to tak jak widać, mamy 63, 80 i 100 Hz. Mamy też możliwość tutaj zdefiniowania Atmos Correction, tylko trzeba to, zdaje się, włączyć w opcjach, żeby było aktywne. Tak, jest to kompensacja, tak jakby w zależności od warunków atmosferycznych, tak? Czyli temperatura, wilgotność. Okay. I tutaj dla poszczególnych zestawów głośnikowych możemy określić tak jakby odległość, na którą grają, i to już jest wtedy, te warunki są kompensowane. Czyli wiadomo, jak się można domyślić, jest tam zapewne filtr, który troszkę podnosi nam wysokie tony, w zależności od odległości. Póki co nie wiem dokładnie, jakie to są korekcje, bo jeszcze to nie zostało opublikowane w instrukcji. No ale myślę, że działa to analogicznie jak w większości systemów. No ale fajnie, że to zostało tak uproszczone do odległości, na którą grają. Jak widać, są cztery tryby. No może ten ostatni tryb jest lekką przesadą, ale też czasami są takie aplikacje, są takie sytuacje, gdzie potrzebujemy zagrać daleko, ale po to, żeby osiągnąć na przykład tylko zrozumiałość mowy, niekoniecznie musimy mieć pełne pasmo brzmienia, tak? Więc wtedy taka korekcja może pomóc. Oczywiście możemy ustawić EQ dla każdej paczki oddzielnie, albo właśnie możemy... Niesamowite jest to, że można tworzyć grupy logiczne i ten procesor w tym momencie działa jakby na grupie. To tak. Ustawienie pojedynczej paczki jest jedną rzeczą, a czym innym jest nałożenie na to jeszcze... Korekcji na całość, tak. Tak. Tak, więc mamy tutaj dosyć szerokie możliwości.
Filtry można przełączać pomiędzy parametrykiem a filtrami półkowymi. Każde pasmo oczywiście, żeby działało, należy włączyć. Cóż poza tym? Opcje typu copy-paste dla szybkiego przeklejenia pomiędzy poszczególne na przykład elementy. Na górze jeszcze mamy tutaj parę takich szybkich ustawień, szybkich przycisków. Global Mute, czyli możemy zamutować w tym momencie wszystkie elementy systemu, wszystkie strefy. I co ciekawe, żeby odmutować, trzeba kliknąć w Global Mute. Okay. Oczywiście możemy sobie mutować też całą grupę, tak? Ale no, zostało to chyba zrobione specjalnie. Clear Solo, możemy wyzerować sobie wszystkie parametry, tak, żeby wiadomo, przy łączeniu się z projektem parametry można pobrać lub można wysłać do paczek, więc w tej sytuacji, kiedy pobieramy, to będzie tam ostatni stan, który zostaliśmy. Algorytm DAS-AIM pozwala na zaprojektowanie presetów dla poszczególnych zestawów głośnikowych, które sobie wiszą w gronie. Dzięki czemu zostaje wyrównana charakterystyka wraz z odległością, tak? Algorytm, tak jak wspomniałeś, jest znany w przypadku innego producenta. Tutaj bazuje na podobnej zasadzie, oczywiście z racji tego, że są rozwijane przez dwóch różnych producentów, no to zapewne technologicznie wygląda to troszkę inaczej, ale w praktyce sprowadza się to do tego samego, czyli uzyskania jak największej równomierności na całej przestrzeni, którą nagłaśniamy. Czyli w programie EaseFocus, a następnie w programie FearMaker projektujemy filtry, czyli preset paczki, który następnie tutaj z poziomu Almy jest importowany do poszczególnych elementów, tak? Czyli mamy tutaj rozróżnienie między stroną lewą a prawą. No i w tym momencie cały proces jest ładowany do Almy i do paczek. Co? No i to chyba wszystko tutaj, co mogę powiedzieć. Powiedzmy jeszcze o filtrach kompensacyjnych. Na przykład z tego, co pamiętam, na targach była o tym mowa, że są filtry, które kompensują ilość dołu w zależności od długości grona. Mhm. Co w tym momencie jest to tylko w formie tego balansu. A, okej. Okay. Mhm. Czyli balans dla górek, dla góry, okay. Dla wysokich tonów i balans dla niskich. Okay. Tak to zostało póki co rozwiązane. No, myślę, że ta koncepcja będzie jeszcze jakoś tam rozwijana. Cieszę się, że mogę zobaczyć jeszcze, jak to działa, funkcjonuje, bo po ściągnięciu wersji, pierwszej wersji, która się pojawiła, mogłem tak, że tak powiem, jak to ktoś powiedział ostatnio, lizanie lizaka przez papierek. Przez papierek, tak. Tak. Dokładnie. No. I to było... Ja już wiem, co to powiedział. Okej. Okay. Czytamy te same posty. Dobra, świat jest mały, czyli Facebook. Dobra. To cóż, dzięki za pokazanie, co można. No i jeszcze powiedzmy, że system na dzisiaj został wystrojony dwoma ruchami korektora. Niewielkimi ruchami. Tak, i ustawieniami tego balansu. Dokładnie. Tak, bo to już mamy. Naprawdę gra znakomicie, imponująco. I mimo, że to jest ósemka z driverami,
czy dwoma? Pamiętam. Jeden driver. Jeden chyba driver. Jeden jest, no. Jeden driver. To, słuchajcie, ten system nie krzyczy.